Cześć wszystkim, tu Ewelina i nie wiem, czy zauważyliście, ale wracam do Was po krótkiej przerwie, a przerwa była spowodowana moją chorobą i ogólnie... tak... Ale wracam z przytupem i to takim porządnym, bo chcę dzisiaj opowiedzieć o pewnej książce. Mianowicie, może nie książce, ale zbiorze opowiadań i na pewno rzucił Wam się w oczy autor, czyli Joe Hill. I kto to jest? I jeżeli ktoś się obraca właśnie w takich klimatach grozy, horroru, to powinien wiedzieć, że jest to syn naszego sławnego Stephena Kinga. Ale o Stephenie Kingu ten film nie będzie. Będzie o tym autorze i o jego właśnie zbiorze opowiadań. Mamy tutaj 4 opowiadania, ale zanim do nich przejdę, bo też długo się zastanawiałam, czy mówić ogólnie o wszystkich 4, czy podzielić się moimi wrażeniami co do każdego z nich. Najpierw przyjrzyjmy się, jak ta książka jest wydana. Tą książkę wydało wydawnictwo Albatros i zobaczcie, jak ona jest cudownie wydana. Twarda oprawa i okładka jest cudowna, naprawdę do mnie przemawia. Troszeczkę powiem Wam, że budzi niepokój, powoduje taką lekką gęsią skórkę. W środku mamy też cudowną wklejkę, która jest identyczna jak okładka. Z tyłu również mamy taką wklejkę, no po prostu coś cudownego. Jeszcze muszę Wam wspomnieć, że na początku i na końcu każdego opowiadania mamy ilustracje, tak jak na przykład tutaj przed pierwszym opowiadaniem. Oraz na końcu tego opowiadania również mamy ilustrację i kolejną ilustrację przedstawiającą to, czego możemy się spodziewać po kolejnym opowiadaniu. Czy te opowiadania budzą grozę, powodują gęsią skórkę i dreszcze na całym ciele? Otóż spodziewałam się, że może tak być, ale czy tak było? Czy to może było coś bardziej w stylu thrilleru, czy też kryminału lub... no nie wiem, jakiejś zagadki. Pierwsze opowiadanie nosi tytuł Zdjęcie i opowiada nam o nastolatku z nadwagą, żyjącym w latach 80., który raczej nie ma przyjaciół, bo zajmuje się rozbieraniem i składaniem na nowo różnych urządzeń. I pewnego dnia musi zaopiekować się pewną staruszką, która kiedyś pracowała w jego domu i od tego wszystko się zaczyna. Ta staruszka ostrzega go przed pewnym gościem z aparatem, z Polaroidem. Broń Boże, nie daj sobie zrobić zdjęcia! I temu chłopakowi utknęło to hasło w głowie i pewnego dnia spotyka takiego gościa, który ma jakiś taki dziwny aparat i do czego to wszystko prowadzi i powiem Wam, że byłam pod wrażeniem. To opowiadanie mi się bardzo podobało. Miało w sobie szczyptę grozy, szczyptę fantastyki i w tym opowiadaniu właśnie było czuć ten klimat specyficzny, który możemy znaleźć właśnie w powieściach Kinga. W pewnym momencie nawet już nie wiedziałam, czyje to jest opowiadanie, bo było tak wciągające, po prostu czytałam je kartka za kartką i było bardzo dobre, bardzo mnie wciągnęło i jeżeli bym miała wybrać jedno albo nawet może dwa opowiadania, które miałyby być oddzielną książką, to byłoby właśnie to pierwsze opowiadanie i ostatnie, ale do ostatniego przejdziemy później, żeby było już we właściwej kolejności. Naładowany to tytuł kolejnego opowiadania i tutaj już mamy do czynienia tak jakby z innym gatunkiem literackim, można by powiedzieć, bo to już nie jest taka groza sama w sobie, chociaż elementy grozy mogą się tam pojawiać, znaczy różni ludzie mogą to różnie odczuwać, na przykład ja nie czułam tego, wiecie, zagrożenia, tego strachu, tej obawy, tych ciarek, wiecie, na całym ciele, jak czytałam to opowiadanie. Dla mnie było troszeczkę przydługie, szczerze przyznam, ale już Wam mówię, o czym ono jest. Opowiada historię pewnego ochroniarza, który kiedyś był żołnierzem, ale został z tego wojska wyrzucony, ponieważ był agresywny, nadużywał swojej, wiecie, władzy, tego, że ma broń, no i jest też rasistą niestety. Dobrze, nie będę Wam zdradzać zbyt wiele. O co chodzi z tym ochroniarzem? On jest ochroniarzem w centrum handlowym. I w tym centrum handlowym w pewnym momencie dochodzi do zajścia. Mianowicie jest tak jakby napad, jakaś strzelanina, no i nasz ochroniarz bierze w tym udział i powstrzymuje głównego napastnika, który zabił kilkoro ludzi i zostaje okrzyknięty bohaterem, no bo powstrzymał
sprawcę przed zastrzeleniem większej grupy osób. Po trochu dowiadujemy się o przeszłości tego naszego ochroniarza, tego, że on nie był taki krystalicznie czysty i dobry. Podczas tej strzelaniny też doszło do takiej sytuacji, gdzie on skłamał i pewną informację zataił. Mamy też reporterkę, dziennikarkę, której epizod poznajemy na początku opowiadania i ona będzie dochodziła do prawdy, co się kryje za tą całą strzelaniną i czy nasz bohater jest tym prawdziwym bohaterem, któremu możemy zaufać i który ocalił jednak większą grupę ludzi. I to było bardzo ciekawe opowiadanie, troszeczkę, jak wspomniałam, przydługie jak dla mnie, bo ja raczej nie lubię czytać takich książek, gdzie nie ma elementu fantastycznego, czy też elementu grozy, strachu lub niepokoju. Tutaj nie czułam właśnie takich silnych emocji podczas czytania, jednak zakończenie mi się bardzo podobało i było takie w punkt. Wspomnę jeszcze, że każde z tych opowiadań ma lekko ponad 100 stron, bo sama książka ma 500, chyba nawet 505 stron, więc to są takie opowiadania, wiecie, że można się wciągnąć. Tego opowiadania nie widziałabym jako książki. To nie są moje klimaty do końca. Za to kolejne opowiadanie jest już czysto fantastyczne i mam tutaj na myśli opowiadanie, które nosi tytuł W niebo wzięty. Tak. I tutaj mamy taką czystą fantastykę i nie poczujemy tutaj takiego dreszczyku grozy, bardziej niepokój, ale o czym jest to opowiadanie? Otóż mamy tutaj nieszczęśliwie zakochanego mężczyznę, który decyduje się na skok ze spadochronem i ma to zrobić razem ze swoją ukochaną, która raczej nie podziela jego uczuć. I nasz główny bohater jest strasznym tchórzem, jednak do tego skoku dochodzi. Ale nasz bohater nie ląduje na ziemi, ląduje na czymś, co przypomina chmurę. I więcej chyba Wam nie mogę zdradzić, bo to już by było za wiele. Wiecie, że jest element fantastyczny, ponieważ ta chmura nie jest chmurą. Całe opowiadanie opiera się na wspomnieniach tego mężczyzny, jego miłości, pracy, pasji oraz na sposobie przetrwania na tej chmurze, bo nie sposób z niej zejść. I czy to jest magia, czy to jest jakieś urządzenie, to było bardzo ciekawe, jednak nie widziałabym tego opowiadania jako oddzielnej książki. Forma opowiadania w tym przypadku jest jak najbardziej słuszna, nie potrzebujemy rozbudowywać tej historii. Ona kończy się też w bardzo dobrym punkcie, w bardzo dobry sposób. Opowiadanie jest ciekawe, nawet wciągające, chociaż momentami, jeżeli ktoś nie lubi takich zbytnio przesadzonych, fantastycznych rzeczy, to będzie go to roziło, bo tam mamy do czynienia wciąż i wciąż z tym wątkiem właśnie nadprzyrodzonym. I tak, i przejdźmy płynnie do kolejnego opowiadania, ostatniego już, czyli Deszcz. Powiem Wam, że to było opowiadanie idealne na zakończenie właśnie tej książki, tego zbioru opowiadań i bardzo się cieszę, że to opowiadanie kończyło tą książkę, bo było najlepszym z tych wszystkich opowiadań, przynajmniej w moim odczuciu. Ja przy tym ostatnim opowiadaniu bawiłam się najlepiej, właściwie to najlepiej bawiłam się przy pierwszym i przy ostatnim. Ale o czym jest ten deszcz? Otóż w pewien bardzo słoneczny, upalny dzień pada deszcz igieł i giną przez to tysiące ludzi. To są igły takie, wiecie, nie metalowe, ale raczej zrobione z kryształu, ponieważ coś tam w chmurach się zadziało, oczywiście panika. Akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, więc wszystkie media zaraz podają informację, że najprawdopodobniej był to atak terrorystyczny i szukają oczywiście sprawcy, kto mógł za tym stać, czy to naprawdę pogoda, czy to ocieplenie klimatu, czy może faktycznie jakiś terrorysta wymyślił sposób, aby ze zwykłego deszczu uczynić broń mogącą zabić praktycznie każdego, kto jest poza domem, poza schronieniem. I tutaj opowiadanie opiera się na tym, jak ludzie reagują po takiej tragedii, jak zachowują się ocaleni, co się dzieje właśnie ze zmarłymi, jak ludzie sobie radzą i kurczę, ich decyzje, ich tok myślenia tutaj są idealnie przedstawione. Od tego opowiadania nie da się oderwać. Mamy świetną główną bohaterkę, która podejmuje dobre decyzje i która rozwiązuje zagadkę praktycznie sama. W trakcie czytania my
chcemy wiedzieć, co czuje ta nasza główna bohaterka, jakie podejmie dalej kroki, czy sobie poradzi ze stratą i z tymi przeszkodami, które dopiero na nią czekają. Kto wywołał ten deszcz? Tutaj mamy też zagadkę taką, czy ludzie mogliby spowodować taką właśnie katastrofę, czy to jest możliwe? Mamy tutaj przedstawione różne punkty widzenia i religijne, i właśnie takie bardziej naukowe, chemiczne. Czy do takiego czegoś może dojść? I podsumowując cały ten zbiór opowiadań, mogę Wam powiedzieć, że deszcz był idealnym zakończeniem. Wstęp też był idealny i zdjęcie będzie mi się śniło po nocach i będę się oglądała za siebie, jeżeli chodzi o ludzi noszących ze sobą dziwne aparaty fotograficzne, bo to było trochę creepy. Ogólnie moje wrażenia odnośnie całości. To książka jest warta przeczytania. Każde to opowiadanie jest troszkę w innym stylu i każdy czytelnik znajdzie tutaj coś dla siebie. Tak jak wspomniałam, mi najbardziej się podobało pierwsze i ostatnie, ale to jeżeli ktoś mnie zna i ogląda ten kanał, wie jakie książki czytam, to pewnie jak sięgnie po tą książkę i stwierdzi po przeczytaniu właśnie opowiadań, ja już wiem, dlaczego Ewelinie się podobały te opowiadania, bo ona jest taką osobą i to jej się będzie podobało. Ogólnie styl autora jest bardzo przyjemny, bardzo przystępny, czyta się to bardzo dobrze i nie sposób się oderwać. Można oczywiście sobie dawkować, nie trzeba czytać jednego po drugim, można sobie zmieniać kolejność, ogólnie tutaj przy liczbie stron mamy też takie fajne akcenty, do każdego opowiadania inne. No to jest naprawdę dopieszczona książka w każdym możliwym aspekcie i warta jest przeczytania. Naprawdę ją polecam. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, a gdzieś tam Wam rzuciła się w oko okładka, to serdecznie Wam polecam. I to by było na tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!